To jest trochę płytka woda. Dobrze, że mam gumiaki, to sobie troszeczkę bliżej podejdę, żeby go wypuścić. Piękna rybka. Chcieliśmy odwiedzić naszego kolegę na ósemce. Słuchajcie, to jest guru i mistrz, jeśli chodzi o szczupanie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Słuchajcie, jestem dzisiaj na ósemce, bo postanowiłem sobie coś dzisiaj porzucać. Za okoniem oczywiście. Jest tak 7, mniej więcej 15. Wybrałem się na 3 godzinki, czyli tak maksymalnie do 10. Tu widziałem właśnie, że w tej zatoczce jakiś okonek chyba atakował i tam zresztą widzę, że chodzi drobnica, także zaczynam z tej strony. Życzcie powodzenia, może coś będzie. Jak coś będzie, to Wam pokażę. Pierwszy rzut jest, pierwsza rybka, ale jeszcze nie wiem, co to jest. O, słuchajcie, no jest pierwszy okoń, popatrz, popatrz. Fajny okonek uderzył. I to przy takim dosyć żwawym zwijaniu. I to z toni. Jest pierwszy okoń na ósemce dzisiaj. No sympatyczny. To jedziemy dalej. Słuchajcie, tak w ogóle to ostatnio był tutaj mój dobry kolega na przylasku. I też chodził za okoniem i mówił, że kompletnie nic nie udało mu się złowić. Chodził podobno z 6, 7 godzin. Jest chyba następny. Jest następny, no. Dobrze widziałem, że tutaj siedzą. O, no ten już całkiem sympatyczny. Odczepiamy. No zobaczcie, o Jezu, bym się wywrócił. Nie no, całkiem sympatyczny okonek. O. Pokaż się bliżej wszystkim. No i hop do wody, przyjacielu. Płyń. Czyli jednak są okonie, jednak coś bierze. O, jest kolejny. I ten już jest ładny. I został odprowadzony przez dwóch kolegów. Chodź, pokaż się. Tylko nie zabierz mi gumki. Puść. Dobrze. Pokaż się wszystkim. No, jaki sympatyczny okonek. No nie są to niestety te okonie mierzone, czyli dwudziestki. Ale piękne rybki. I żerują cały czas. Cały czas tutaj przede mną chodzą. Cały czas atakują w drobnicę. Płyń, kolego. I muszę Wam powiedzieć, że wcale nie łowię na cienko. Bo gumeczka to jest mała faktycznie, ale sam haczyk, główka dwugramowa. Haczyk oczywiście z zagiętym zadziorem, żeby było prościej i łatwiej. I szukamy dalej tych okoni. I wcale nie prowadzę głęboko na razie, bo widzę, że one wychodzą do drobnicy, do góry. O, jest następny, ale to robaczek taki malutki. Ten o dziwo zaatakował przy samym brzegu, ale maluch taki. Fajny. Hop. No dobra, to jest czwarty, tak? O ile dobrze liczę, ale czwarty chyba. No i wszystkie zostały złowione płytko. Naprawdę, prowadzę bardzo płytko tą przynętę i dosyć w miarę szybko według mnie. Dużo jest drobnicy, ponieważ podczas zwijania cały czas czuję, jak moja żyłka w coś uderza. Może przynęta po tych rybkach małych płynie. I co jakiś czas jest szarpnięcie za ogonek. Czyli okonie tam dalej są. Nie żerują naprawdę tak mocno, nie? Ale co jakiś czas skubnie silniej i wes się. No, tym razem coś się podczepiła moja przynęta. Trzeba to ogarnąć. Tematy na temat kormoranów, to tam sobie lecą. Takie stado około 20 sztuk. No większe. Już sobie chyba lecą nad Wisłę. A ostatnio tutaj, o, tam lecą następne nad wyspą. Tu już są cwaniaczki. No i tak krążą nad przylaskiem i będą nas powolutku wyżerały. No nie nas, rybki nasze.
No i tak, i byłem tam, nie? Po tamtej stronie. Tam miałem cztery okonie. Przeniosłem się teraz tutaj na sam koniec tej zatoczki. Tu jest fajne miejsce. Tu niestety jest zaczep. I tutaj już parę naście przynęt urwałem. I za każdym razem, jak tam rzucam, wiem, że on tam jest i ja tam rzucam i on tam jest i urywam. Dlatego troszeczkę się odsunę od brzegu, pójdę bardziej w prawą stronę. Tutaj w tej zatoczce okonie lubią siedzieć. Niestety lubią najbardziej właśnie przy trzcinach. Ale tam nie odważę się rzucić już. Dziękuję serdecznie. Tam jest konar. Także próbujemy, nie? Po tamtej stronie brzegu one cały czas chodzą i chodzi drobnica i czasami takie cmoknięcia, ale ja nie lubię cały czas siedzieć w jednym miejscu. Trzeba coś zmieniać. O! I coś siedzi. Mam nadzieję, że nie szczupaczek. Chryste. Jest nawet ładniejszy okoń, muszę wam powiedzieć. Oj, oj, fajny. To już jest taki konkret, powiem wam. Chodź tu, pięknie wybarwiony. Pokaż się. Mówiłem, że w tym miejscu są oksy. Zobaczcie. Wypniemy go. Pstryk. Piękny, prawda? Haha. No to już jest taki ponad 20. Ale już grubiutki. Już widać, że zaczyna nabierać masy przed tarłem. Parę zdjęć i wypuszczam. Tu jest trochę płytka woda. Dobrze, że mam gumiaki, to sobie troszeczkę bliżej podejdę, żeby go wypuścić. Piękna rybka. Przed chwileczką następny, ale ten dużo mniejszy od poprzednika, bo to taki skromny maluszek. Ale patrzcie, no każdy cieszy. Szósty, nie? Opaj. No tutaj na tym miejscu, w którym rzucam teraz, w ogóle nie widać jakichkolwiek ataków okonia. Nic się kompletnie nie dzieje, wszystko dzieje się jakby pod wodą. One tutaj w ogóle na powierzchni nie żerują. Schodzę przynętą tak mniej więcej do metra głębokości. Dosyć żwawo zwijam. I te ataki są głęboko. Znaczy nie powierzchniowo, o, źle się wyraziłem. Przynęta fajnie pracuje, rusza ogonkiem. Zapomniałem wam powiedzieć, że jest to przynęta od Pawła, firma Fish Chaser. Paweł ostatnio wprowadził dużo nowości, muszę go odwiedzić, coś sobie od niego kupić, ale przynęty naprawdę ma rewelacyjne, polecam. No i dwa rzuty i pusto, a tak to były przynajmniej jakieś szarpnięcia. No nie, to była roślinka. Dobra. Jest kolejny i to... Ojej, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zaatakował naprawdę bardzo blisko brzegu, a miałem wcześniej dwa cmoknięcia, czyli odprowadzał. Odprowadzał, no i jaki? No nie, no już taki fajny. Zobaczcie, jak się prezenci. Piękny okonek, to będzie siódmy. Siódmy. Odpływaj, przyjacielu. O, dobra, pomóc ci? Nie, poszedł, dobra. I jest kolejny. Jest kolejny maluszek. No i patrzcie, no. Chce mi urwać gumkę. Dobra. No i tak wygląda właśnie gumka od Pawła. To już wam pokażę. Taka jest gumka od Pawła, tego koloru. A tak, tak wygląda okoń. Ło. Czekaj, czekaj, pokaż się ładnie. Taki okonek. Następny. Ósmy, nie? Up. Płyń. Dobra, poszedł. Jedziemy dalej. Dobra. Zostawiamy tą zatoczkę w spokoju. Idziemy dalej w tamtym kierunku. Zaraz się widzimy. No i coś zaatakowało przy tych trzcinkach. O, okonek jest. Dobra. Jest łokuń. No to trzeba robaczka odhaczyć. Czekaj, 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 czekaj. Stary, czekaj. Dobra, pokaż się teraz ładnie. O, jak się nastroszył. Ho, ho, ho. Taki walczak. No malutki jesteś, ale piękny. Śliczności. Dobra.
Płyniesz, chłopaku. Bye bye. No i wziął tutaj dokładnie wzdłuż tych trzcinek. Także próbujemy dalej. No i tak, zmieniłem miejsce. I chyba stracę gumkę. Bo co? Bo jest chyba szczupły. O, jest na pewno szczupły. I straciłem gumkę. No tak to jest przy łowieniu okonia. Bez wolframu. Chyba założę wolfram jednak. Chcieliśmy odwiedzić naszego kolegę na ósemce. Słuchajcie, to jest guru i mistrz, jeśli chodzi o szczupaki. Aż tak dobrze to nie jest. Jak to nie? Wiem, że jesteś tutaj mistrzem, jesteś najlepszy. Nie są lepsi. Damian, jak już Cię widzimy, powiedz nam tak szczerze o tej ósemce. Co sądzisz o populacji szczupaka? Bo wszyscy chcieliby się dowiedzieć. Prawda jest taka, że jest mnóstwo szczupaka. Bardzo dużo szczupaka jest moim zdaniem. Z tym, że w przedziale 60-70 cm. Mniej jest 80 metrówek. Ale mamuśkę złowiłeś. Dwie. W tym roku? Dwie w tym roku. No. Dwie 90, 5 80. I to jest nie piękna jest źle, rzecz. A byłem... Po wpisach jest dopiero 15 na stronie, tak? No. Czyli mam 29 wyjść. Dopiero. No i pięknie. Bardzo dużo szczupaka jest w przedziale 50-65 cm. Ale tego szczupaka i tak tu jest za mało. Moim zdaniem brakuje zarybienia. Zarybienia szczupakiem. Tak, to jak przestanie się zarybiać, moim zdaniem 3-4 lata i będzie po szczupaku. A szczupak tu jest potrzebny przede wszystkim, bo tu jest strasznie dużo drobnicy mimo wszystko. Dokładnie tak. Tu jest bardzo dużo drobnego okonia, malutkiego leszczyka, krąpika, strasznie dużo wzdręgi, a na zawodach spławikowych czy fiderowych ta wzdręga nas po prostu dobija, nie? Samo to, że chłopaki jak łowią na fider czy coś, to też mają przyłowy szczupaków podczas holu, na przykład płotek, nie płotek. No tak. Czy tego szczupaka naprawdę tutaj jest? Jest małego szczupaka, to prawda, ale może będzie lepiej. Zamiast zarybiać pstrągiem na chwilę tak naprawdę. Właśnie, te pieniążki należało przeznaczyć na inne. Cokolwiek, ale wpuścić tego. On się wiadomo, że wyciera, ale to i tak jest mało, bo go okoń i tak tuczy. Tak jest. I szczupak też go tuczy. Dobra, Dyku. Życzę Ci powodzonka. Ja idę dalej polować za okoniem. Ty poluj na szczupola. Próbuj tu. Ja idę tam kawałek dalej. Trzymaj się, na razie. No i tak, no słyszeliście, co mówił Damian. A Damian tutaj jest bardzo często na tej wodzie, łowi szczupaki. I co powiedział? No, że szczupaki są. Zresztą widzieliście, jeden z nich właśnie mnie obciął, a była to taka 55-60 mniej więcej. Złowił w tym roku dwie mamuśki, czyli ponad 100 cm. Ale mówi, że najwięcej właśnie jest takich 60-70, ale te zarybienia tak czy inaczej by się przydały. No i tak, jestem na pomoście. Pierwsze dwa rzuty, słuchajcie, na pusto. I myślę, że tu jest po prostu za płytko, że te okonie już sobie zdążyły chyba odejść na głęboką wodę stąd. No ale może coś się tutaj wydłubie. Tutaj naprawdę nie czuć nawet drobnicy na żyłce, czyli tutaj w tej płytkiej wodzie chyba niestety nic nie ma. Więc przemieszczamy się dalej, na głębsze. No i słuchajcie, tak sobie obszedłem cały staw dookoła, wróciłem do punktu wyjścia, czyli z miejsca, z którego zaczynałem. Tu jeszcze porzucam, podejdę jeszcze sobie tam do tego rogu, na tym zakończę i myślę, że jeszcze z godzinkę. Obszedłem staw z tamtej strony, tam jest dosyć płytko i po tamtej stronie dosłownie nie miałem nawet dotknięcia. Nic. Czyli na płytkim okoni, no chyba już nie ma, albo po prostu nie żerują. Także spróbujemy tu na głębszym teraz, zobaczymy. Chociaż już widzę, że nie ma tej drobnicy, która chodziła wcześniej. A, jest następne coś. A następny okoń chyba. Walczy jak okoń. Ale wziął teraz głęboko. Czyli jednak poszły na głębokie. Pokaż się. O, już jest przyzwoity ok. Spatrzcie się. O, i odprowadził go kolega. Jest przyzwoity oksiur. Wow. No. Taki misiaczek. Wziął z samego dna. Piękny, nie? Jedziesz do wody, chłopie. Pa, pa. No i coś zaatakowało. Czyli jednak siedzą na tej głębszej. Ojojoj, ale szkrabik. Szkrabik jest straszny.
krabik, zobaczcie. A to będzie chyba 10 czy 11. Hopaj, próbujemy dalej. Jest kolejny. I też z samego dna. A ten wygląda na trochę ładniejszego. Albo jest podcięty gdzieś. Ojej, no fajny, fajny jest. Fajny, fajny. Patrzcie się. Patrzcie się, jaki piękny oks. Ale pięknie zassał gumę. I to już jest taka przyzwoita rybka. No mówiłem, żeby zawody w pogoni za okoniem robić w listopadzie. Piękny jesteś. Chybnął. No próbujemy dalej, no. O, jest kolejna rybka. Też jakiś ładniejszy oks. Bardzo sympatyczny oks. On nie jest jakiś wielki, ale fajnie uderzył przy samym dnie. Oddaj gumę. O, i uciekł sobie. A ty, draniu, nie dałeś się pokazać? No dobrze ci tak. Tak cierpliwie czekam, aż opadnie na dno i z podbicia. No jest jakiś kolejny, ale maluszek. Jest maluch. Ale jaka to frajda jest, nie? Wszyscy wkoło mówią, że okonie nie biorą. Wyłaś. A okonie biorą, proszę bardzo. Hop. Następny. Następny też z podbicia, ale też mały. Ale cieszy. Chodź tu, maluszku. Na sam koniec jeszcze zmieniłem gumkę na taką perłową. O. Taki okonek, no malutki, malutki jest. Zaraz będę kończył wędkowanie. Jeszcze dosłownie parę rzutów wykonam i jadę do domu. Dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj. Jakie wyniki? No sami widzieliście, było to kilkanaście okoni, jedne mniejsze, jedne większe, ale jestem z dzisiejszego dnia bardzo zadowolony, bo przez ostatnie kilka dni chłopaki, którzy chodzili ze spinningiem, mówili, że kompletnie nic nie bierze, że nie ma żadnych wyników. A jak widzicie, da się. Okonie mają swoje miejsca, mają swój czas. Teraz słoneczko się podniosło i one przestały kompletnie żerować. Rano były wyniki i jak się okazuje, wyniki są na tej głębszej wodzie. Na płytkiej raczej nie chciały żreć dzisiaj. Także żegnam się z wami, trzymajcie się i do następnego razu, a następny raz to już będzie niebawem, bo na tym zbiorniku odbędą się zawody feeder klasyczny, open i będzie nas chyba około 50 zawodników. Trzymajcie się, na razie, cześć!